Cześć, czołem. Co tam czynisz? No, dawno już nie było oliwienia, więc trzeba się za to zabrać, aby nasze sprzęty fajnie pracowały. Tak, wybieramy się za chwilę na śniadanie, ale Mariusz wykorzystuje wolną chwilę i tutaj dba o napęd. Tak, a to jest nasz dzisiejszy, właściwie wczorajszy, dzisiejszy przybytek. Co tu pani robi? Coś dobrego dla nas. To są nasze ostatnie dni w Kambodży. Przyszliśmy na wieprzowinę z ryżem. No coś, co nam się zawsze będzie... Coś, co nam się zawsze będzie kojarzyło właśnie z Kambodżą. Z Kambodżą, dokładnie. Tak, tutaj mamy jeszcze dodatkowo dzisiaj jajo. Widzę, że pan to wszystko sobie zmiksował do głębokiego talerza. I rosół, i tą salatkę z kiwi. Ciekawe, spróbuję chyba teraz tak to jeść. Słuchajcie, odnośnie jeszcze jedzenia, pojawiło się pytanie, czy... Jak tu jest z jedzeniem? Czy wszystko jest smażone w głębokim tłuszczu? Czy są jakieś warzywa na parze, albo... czy tłuczone ziemniaki? Generalnie są różne... O, dobra. Są różne... jakby sposoby przyrządzania mięs, między innymi właśnie smażenie w głębokim tłuszczu, ale są też, gotują też mięsa, grillują, więc to nie zawsze jest tak, że wszystko jest smażone w głębokim tłuszczu. Aczkolwiek, nie wiem, chyba takie właśnie smażone w głębokim tłuszczu są najbardziej dostępne, tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o warzywa na parze... Tłuszcz jest grillowane, nie? Tak. Jeśli chodzi o warzywa na parze, to chyba się z czymś takim tutaj nie spotkałam. Oni obsmażają warzywa i to tak bardzo krótko, bardzo szybko. I one są takie chrupkie, ale żeby były gotowane na parze, no nie, jeszcze się nie spotkaliśmy. Może w jakichś restauracjach z zachodnim jedzeniem znajdzie się coś takiego. Znaczy na pewno się coś takiego znajdzie, ale w tych lokalnych to nie. Tłuczone ziemniaki? Ciężko. Ziemniakami tutaj jest ciężko. Tutaj raczej się spotka maniok częściej, często. Częściej niż ziemniaki spotka się tutaj może maniok, ale... No, ale to jako dodatek, jako warzywo na przykład w zupie czy w jakimś curry. No tak to wygląda. Jeśli chodzi o warzywa, tak jak na wczorajszą kolację, oni często podają talerz z surowymi, zupełnie surowymi warzywami. Właśnie kapusta, bakłażan na surowo, jakieś ichne jeszcze jarzyny, takie, których u nas nie ma w Europie. I po prostu to się zagryza. Często też są podane jakieś różne zioła. Tak, to by było odnośnie jedzenia. A jeszcze słońce mi tak przypieka w twarz i było pytanie, czy używamy jakichś filtrów słonecznych. Oczywiście, że używamy. Słuchajcie, gdybyśmy nie używali... No, gdybyśmy nie używali, to myślę, że byłaby tragedia z naszą skórą. Tak, używamy 50 i wyższych blokerów, no bo słońce tutaj praży niemiłosiernie. A, i jeszcze było pytanie odnośnie jeszcze słońca, temperatur, czy w zimie, czy nocą spada temperatura? Tak, spada, ale to nie są jakieś drastyczne spadki, tam nie wiem, myślę, że w okolicach 24, a 20, 28 pewnie się waha. Mariusz, jak myślisz? No to na pewno zależy od miejsca. Aczkolwiek. Tu gdzie jesteśmy? Wieczorem czy tam w nocy to jest po prostu tak ciepło, miło i przyjemnie. Czyli pewnie jest taka temperatura, jak powiedziałam. Coś takiego. No dobra, jemy. Chcę teraz kupić ten deser. Czyli klejący ryż. Z kokosem. Takim proszkiem. Nie wiem, co to jest. Sezam tam widzę. Cukier. No zobaczymy. Jeszcze odnośnie tego deseru. Słuchajcie, pani ma taki koszyczek. Ma ten kosz z miską i z ryżem. I chodzi po ulicy.
I tak, sprzedaję deser. Mariusz poszedł do banku załatwiać kasę. A ja tutaj jestem na parkingu. Zobaczcie, jest 6 strażników. Nie, 7 nawet. Tu jeszcze jeden siedzi. Przy wjeździe do banku. A tam jest wyjazd. Też 4 stoi. Wszyscy się sobie kłamniają na dzień dobry. Tutaj też jest obsługa. Porządek musi być. Parking dla motorów. Nie mogliśmy stanąć gdziekolwiek. Musieliśmy tutaj też rowery zaparkować. Tak. Jeśli chodzi o banki, to są tutaj bardzo uporządkowane. A tutaj mamy ładnie bawoł wodny. Chyba nie podoba mu się pozowanie, bo idzie sobie. I ostatniego dnia w Kambodży. Znowu, słuchajcie, mamy zaskoczenie. Jedziemy już taką bardzo rolniczą częścią Kambodży, można powiedzieć. Zbliżamy się do granicy. Zbliżamy się do granicy i wiaty przy drodze, gdzie można kupić co? Bociana! No co nie jest bocia, to jest chyba czapla, coś takiego, taki ptak. No jedzą tutaj wszystko. Tam z tyłu też są jakieś 3 ptaki, takie wodne. Wodne? Takie 3 ptaki, no obserwujemy, latają takie, no. Także kurde, jakie to jest okrutne. No dla mnie to jest okrutne, bo nie wyobrażam sobie jeść na przykład rodzimych bodźków. No ale wiecie jak jest. Tu się je wszystko. A tu są jakieś takie inne, już tym razem żywe. Ale nie wiem co to jest. To jakieś kuropatwy to raczej nie są. To że wy wiecie. Za tego ptaka tutaj ci państwo chcą $10. Dystrybucja lodu. Proszę, to ładna dostawa. Przyszliśmy trochę później niż zwykle, bo pół do 10 zdaje się. I dlatego nie robimy przystanku na trzcinę, tylko zamawiamy na wynos. Kierujemy się na granicę. Także jak dobrze pójdzie, dzisiaj już będziemy w Wietnamie. Jupi! To już chyba przedostatni przystanek przed Kambodży. Granicą. Tak, przed granicą. I chcemy, wiecie, pozostawić sobie w pamięci te pyszne smaki z Kambodży. Mariusz skusił się na wieloowocowego szejka. No właśnie, skusiła na... Ja wybrałam kambodżańską kawę. Kambodżańską kawę. Mamy smażone banany. I ten deser, który rano kupiłam. I to jest ryż z kawałkami kokosa. I z tą posypką. Jest to, ta posypka, tam jest trochę soli, trochę cukru. Są tutaj ziarna sezamu. Pewnie jeszcze są jakieś przyprawy, ale ja ich nie mogę rozszyfrować. Natomiast jest to takie bardzo delikatnie słodkie. Żeby nie powiedzieć jałowe, ale z takim wyraźnym kokosowym smakiem. Tak. A, niech ten smak pozostanie nam w pamięci. Właśnie otrzymałam zagryzkę z jednej knajpki. Słuchajcie, to są takie... Ty. Czyli mini krewetki suszone. Taka przygryzka, panowie sobie akurat do budeczki zagryzali. Śniań? Śniań! Przynajmniej jest smaczne. Nie rozumiemy co to jest za akcja, bo jeżdżaliśmy do Kambodży. Hello! Hello! I była jakaś... Hej! I była jakaś wycieczka białasów na rowerach. Hello! Teraz wyjeżdżamy z Kambodży. Jest to samo. Jest to samo. Ciekawe, nie? O co tutaj w ogóle kaman? Ale ewidentnie oni tutaj... Hi.
mają tylko mały zapas, jeśli tak można powiedzieć. Prawdopodobnie jakiś samochód. Prawdopodobnie z tyłu jedzie jakiś samochód. Pojechał autobus właśnie z ekipą. Tak, z ekipą. A właściwie to z wyposażeniem. Dokładnie. Słuchajcie, zostało nam 7000 rieli w Kambodży. Tak, czyli ile to jest? No, odpowiednio jakieś 60 groszy. Nie, 6 zł, przepraszam. Tak. Idziemy zaszaleć na targ. Idziesz ty. Idę ja zaszaleć. 7000. No i słuchajcie, jestem już po zakupach. Tutaj u pani nabyłem mandarynki w cenie około 4 zł za kilogram i do tego wodę. Wydaliśmy wszystkie pieniądze. Śmigamy. Au contraire. Lihai. Mariusz kupił mandarynki. Kupił. I widzicie, co zawsze mamy taki mek z tymi mandarynkami, że poszukujemy tego smaku, jak pamiętamy z Wietnamu. Tam jedliśmy najlepsze mandarynki ever w życiu, tak. I to był koniec listopada, początek grudnia, prawda? W tym czasie jedliśmy tam mandarynki. To było coś niesamowitego. Potem szukaliśmy tego smaku i zawsze trafiliśmy na jakieś kwasite, jakieś totalne porażki. I Mariusz przychodzi tutaj i mówi, kupiłem mandarynki i się cieszę. Ja mówię, spróbować chociaż jedną. No wiecie, mogę być w topa, ale próbuję i to jest, słuchajcie, to. Wziąłem to po zapachu, a co? Coś fantastycznego. I ta słodkość, i ten kwas. Wspaniałe. Strzał w setę, bąku. Jedziemy dalej. Słuchajcie, nauczone doświadczeniem, że czasami na granicy pobierają jakieś drobne opłaty. A wydaliśmy wszystkie riele. No to stwierdziłem, że kupimy dongi. Za $1 dostaniemy 2143 dongi. Przy granicy takie właśnie budynki, jak jest za nami, porażają swoją wielkością, swoim rozmachem. Tak. Ciekawe. To jest w ogóle kasyno. Pewnie jakiś rekord. No i taki olbrzymi molo. Te złote okna. Złote rzeźby na szczycie budynku. Tytan. Tak. A my już mamy granicę tuż. No i jestem ciekawa, czy znowu będą jakieś jajca. Miejmy nadzieję, że nie. Przekroczyliśmy. Wyjechaliśmy już z Kambodży, wjeżdżamy teraz do Wietnamu. No wyjechaliśmy z tej strefy kambodżańskiej. Tak. Poszło bardzo gładko. Pieczątka, dziękuję, do widzenia. No i teraz... Odciski palców. A, standard. No i przed nami... Wietnam. No i co? Już jesteśmy po. Trwało to 10 minut. Chyba najmniej problematyczne przekroczenie granicy ever. Słuchajcie, 10 osób w kolejce, ja stanęłam jako ostatnia, a pan mi zabiera paszport, pan jeden stojący w kolejce i podaje do okienka. Panowie w okienku taką stertę paszportów mieli. Wcześniej byli tylko lokalsi, więc to była tylko kwestia przybicia pieczątki, no prawie żadnego sprawdzania. Przy moim paszporcie tam troszkę dłużej się zatrzymał, przy Mariusza również, ale byłam tylko ja. Mariusza w ogóle tam nie musiał być osobiście przy okienku. Pieczątka, dziękuję, do widzenia. Przejście przez bramkę i tyle. Jakaś tam, wiecie, roślinna kwarantanna, czy jak to, nie wiem, jak to nazwać, a my z bananami przejeżdżamy obok. No, wiecie, dla mnie... Dobre bananki. Wyluzowani są tutaj. Jesteśmy w Wietnamie. Czad, po prostu czad. Na pewno jest nam tutaj lepiej, bo nawierzchnia na drogach jest to po prostu asfaltowa, gładka jak aksamit. W porównaniu do Kambodży, tak, oczywiście. I już ja wyciągam takie wnioski, że może być nam tutaj łatwiej podróżować, ponieważ oni ten swój alfabet, zresztą tu jest tablica, możesz pokazać, mają zbliżone do naszego.
dlaczego. To nie są takie szlaczki, więc chyba będzie nam łatwo się nauczyć pewnych słów jak hotel. Jest house. Donde jest banio? Tak. I innych. Idziemy poszukiwać noclegu. Prawdopodobnie właśnie dziś tutaj w tej mieścinie będziemy spać. A może te pierwsze domki nad wodą? Zobacz jakie fajne. A, z widokiem na rzekę pięknie. Zajadamy się właśnie świeżym kosem. Jak tak dalej pójdzie, to dojedziemy do Ho Chi Minh, bo przejechaliśmy już 14 km z granicy. Było jakieś miasto, ale żadne hoteli, gestausów, posteli. Dojedziemy dalej. No, jeden hotel był po drodze, ale był tuż za granicą i tak jakoś facjata jego nas nie przekonała, a przez miasto przyjechaliśmy, ale tak można powiedzieć, liznęliśmy tylko to miasto. Mariusz nawigował i po prostu pojechał dalej. Można na niego liczyć, a dupa już mnie tak boli, już bym tak chciała być, wiecie, w łóżeczku po kąpieli i tak dalej. No ale jeszcze dobra, jeszcze 10 km i mam nadzieję, że w kolejnym mieście. Nie no, musimy tam coś znaleźć, nie mogę. Albo do Ho Chi Minh. Nie. Po prostu kosztował nas 2 zł. Ola dostała od pani podarunek. Tak, babeczka na motorze przyjechała obok. Przyjeżdżała obok i po prostu mi podała jako gift. Bardzo miło. Zgadzam, już pierwszego dnia gift. A my teraz próbujemy znaleźć cały czas jakieś miejsce do spania. No i nie jest tak wesoło, bo jest za 7:05, czyli za godzinę i 7 minut będzie już kompletnie ciemno. A my jesteśmy w czarnej bicie. I duże miasto, ja nie wiem, my już wyjechali z drugiego. Tak wygląda, jakbyśmy wyjechali z kolejnego. Nic nie ma. Dobra, jesteśmy już. Udało się szczęśliwie. Rowerki stoją tutaj. A my jesteśmy w naszym pokoju, w naszej komnacie. O kurde, ale czad. Słuchajcie, byliśmy w jednym przypadku po drodze, ponieważ tak z zewnątrz jako tako wyglądał. W środku taka bardziej norka. A te wszystkie inne przybytki, które mieliśmy. Mariusz w ogóle jest mega. Słuchajcie, on rozkminił, że Ngho Ngai, coś takiego, nie? To jest właśnie jakiś taki przybytel, hotel, guest house, motel, jakkolwiek. Może to dlatego, ponieważ czasami mi się takie skróty włączają. Jak czytam, to mi się wydawało, że to jest po prostu night. Aha. Z angielskiego. No, dobrze. Poczekaj. Aha. Welcome. Thank you. Musimy się nauczyć hiszpańskiego. W każdym razie, tak, i ono obczaił, tak wiedzieliśmy na co patrzeć i jak patrzyliśmy na te właśnie Ngho Ngai, to były tutaj jakieś takie mega porażki z zewnątrz, więc nawet tam nie wjeżdżaliśmy. Dobra, i w końcu trafiło na to, jesteśmy, płacimy za to 40 zeta i no kurde, jest naprawdę spoko, nie? Dużo, dużo przestrzeni. Jest tak, klima. Jest klimatyzacja, możemy rowery wprowadzić do korytarza, mamy wannę, chociaż nie wiem, czy będziemy tutaj uprawiać jakieś mega kąpiele. O! Ciekawy gulik. O kurde, ale nie, jest też prysznic. Tak, także tak to wygląda. Już widzę, że jednego komara mamy do ubicia. Nie wiem, bo to zrobiłam. Zabijać. Tak, więc to jest nasz przybytek. Killer komarowy jesteś. Tak. A teraz idziemy? Idziemy w końcu coś zjeść. Nie mów jeszcze na co. Dobra. Idziemy coś zjeść. Potrzymam was na pięć. Cały dzień jesteśmy na owocach, można powiedzieć. Tylko śniadanie konkretnie zjedliśmy z habaniną. Także idziemy teraz na wykopiemy się, idziemy na jedzenie, będziemy się meldować z kolacji. No co i... Pierwsze danie w Wietnamie nie może być nic innego jak pho, zupa pho. To jest zupa z wołowiną, z szerokim, z makarem ryżowym, szersze wstążki. Mamy zioła do tego,
mamy też limonkę, papryczkę chili. I to wszystko już po jakichś 5 albo nawet 10 kilometrach, już mi się źle, końcówki odmieniają. Po 10 kilometrach szukania, słuchajcie, jeździliśmy taką autostradą pod prąd, drugą stronę, w końcu przejechaliśmy. I ostatecznie trzeba było objeżdżać, bo jak widzicie są takie... Więc nie było łatwo, no ale słuchajcie, jest. Mamy to. Mamy to. Mamy to i wcinamy to. Bo głodni niczym wilcy. Ale chcemy wam jeszcze coś pokazać. Idziemy. Słuchajcie, na ścianach są gekony. Jaszczurki, które jak ja pierwszy raz je w życiu zobaczyłam, to byłam wystraszona. Co to są zwierzaki, mi łażą po pokoju? Ale to są bardzo pożyteczne zwierzaki. Bo zjadają komary. Tak, zjadają moskity. Więc gekony są bardzo pożyteczne i je bardzo lubimy. Pani pokazuje, żebyśmy jedli. Tak, jemy. Słuchajcie, tyle, koniec. Boże drogi, dziękuję, że jesteśmy na miejscu, mamy hotel, mamy fo. Oby jutrzejszy dzień był z mniejszymi emocjami w poszukiwaniu przybytku. Trzymajcie się, pa, pa.